Петровичу, чем 5 раз сажал. Ты сажал сейчас под кровь. 2 раза. Zajímalo by mě, proč jste podali přesně vydání tohoto projektu. Co je to na rozpětkání, kdy jsme zaraz dobře s profesorem Klapem, šéfem lékaře naději, kdo se podíje v tom týdnu. Rovněž zaangažovali jsme se, že to bude akce, ale to bude ročnice orientovaná do toho, co stane se člověka. Wszystkie rzeczy, które telefonicznie sprawdzałem, dzisiaj dopiero dostałem w poczcie, że na wszystko są zgodne, na pewno perturbacje, jak zwykle z pewnymi rzeczami, flagami mieli, ale wszystko jakoś skończyło się dobrze. Ja bym prosił pana Patka o parę słów na parę. Ja też się na to wtorek, na to będzie ze Stowarzyszeniem Lekarzy Nadziei organizujemy spotkanie dla seniorów w naszej dzielnicy. Tematem będzie, będą sprawy medyczne, ale również lokalnie chcemy zaprosić strażnictwo, referat profilaktyki, profesor Kłap, profesor doktor medycyny Zbigniew Kłap będzie miał temat zrobienia jak chronić nasze zdrowie, czy możemy uczyć się przed rakiem. No i referat profilaktyki będzie pierwszego osoby starsze przed czadem. O smog, jak mogą wtedy nie palić. Takie po prostu najprostsze, najprostsze rzeczy, o których zapominamy na co dzień. Jest to właśnie skierowane dla seniorów, więc któryś rady miał możliwość zaproszenia swoich od siebie osób, to jak najbardziej. Najbliższy wtorek, godzina 17. Gimnazjum numer 4, rynek Rzepacki 18. 50-55+. Tak. Ale jakby ktoś nagle chciał zaprosić bardzo dużą ilość osób, to prosił o jakieś poinformowanie wcześniej, bo te sale są ograniczone. Fizyczną obecność w czasie tej uroczystości na cmentarzu Gakowickim, przed, w trakcie i po. Proszę Państwa, jedna rzecz, którą chciałem Państwu zwrócić uwagę. Wydała do nas propozycja na rekrutacji wyborczej. Bardzo bym prosił Państwa, żebyście się wszyscy indywidualnie z tym zapoznali. Dlatego, że wszystkie rzeczy, które zaczynają się pojawiać, mogą dotyczyć tego, że okręgi zostaną zwiększone, przez co zostanie zmniejszona ilość radnych. I w tych słuchach jest, że ma być przewodniczący, wice, jeden członek zarządu i około 12 radnych. I w tej ordynacji parę takich punktów jest o ilości osób zamieszkujących w obwodzie wyborczym, tam jest napisane 3000. Są jeszcze inne rzeczy, kiedy się kończy kadencja, kiedy są przeprowadzane wybory. Żeby to nie zmierzało w tą stronę, żeby wybory do rad dzielnic odbędą się osobno, tak jak to było w tej kadencji, a nie wspólnie z wyborami do Rady Miasta. Także jeśli Państwo przeczytacie tę lekturę, to bardzo bym prosił indywidualne swoje uwagi. Do 30 stycznia złożyć, do 31 możemy je złożyć już wszystkie. W 8 dzielnicy, ale 7-8 chyba, pana Puszkarza. Mogą się tam spotkać i wypowiedzieć swoje zdanie na temat tych zmian, tych ordynacji wyborczej. Jest również plan zagospodarowania przestrzennego. Bardzo bym prosił z wersji elektronicznej i wersji oficjalnej, które żebyście Państwo zerknęli na ten plan i zastanowili się, czy nawet w terenie są miejsca, które w przyszłości, nie mówię w tej kadencji, ale w przyszłości mogłyby być wykorzystane pod rekreację. Myślę tutaj chyba jedynym takim są bulwary Wiślane, które jako teren gminny, gdzie coś można jeszcze zrobić. Rozpoczęliśmy już tam część rzeczy, skończyło się to znaczy skwery, były inne plany. Spalili na Panewce, więc wykonanie takich rzeczy dobrze było włożyć do tego planu zagospodarowania przestrzennego. Powraca do nas rzecznik konsumentów i bardzo bym prosił, jeśli ktoś tam w obwodach swoich poinformować, na pewno w gazecie z naszej biuletynie poinformujemy. Dwa terminy ma na razie, czyli na 7 maja
i 3 września będzie tutaj w siedzibie Rady. Przyjmował ludzi. Kiedyś to się cieszyło dość dużym wzięciem. Ludzie czekali. Rzecznik konsumentów przyjmował. Ale w jakich godzinach? Proszę? W jakich godzinach? 7 maja, 3 września. Ale w jakich godzinach? Bo to było do dyskusji tego. Tak, ale takie wstępne są. A czyli godziny nie ma? Przepraszam, proszę? Godziny nie ma. Nie, to jest na razie wstępne, nie ma godziny. To jest to, co Państwu dać dobrą informację. Jedno jest to, że otrzymaliśmy 60 tysięcy złotych dodatkową kwotę, którą powinniśmy nieopieszały sposób rozdysponować. Oczywiście wiecie dlaczego, prawda? Sami to sugerują ci, którzy radni miasta, którzy przyznali na te pieniądze, żebyśmy niezbyt się ociągali zastanawiani i rozdysponowaniami kwoty. Także bardzo bym prosił, żeby na kolejnej sesji można było tę kwotę rozdysponować. Ja odbyłem kilka spotkań z przełomowymi siostrami sercankami, które mają zacne pomysł otworzenia po raz pierwszy ogrodu klasztoru Sercanek i zrobienia 25 maja takiej imprezy na wysokim poziomie z wykonawcami, łącząc to Dzień Matki, Dzień Dziecka. Chcą napisać na artykuł o swojej działalności, otworzyć te ogrody, żeby po prostu mieszkańcy mogli na jakichś imprezach korzystać z tych ogrodów. Boją się tego bardzo, ale chcą wspólnie z nami zrobić to takie święto. No, czy to będzie nazwijmy święto dzielnicy, czy nazwijmy to inaczej. Tytuł jest jeszcze roboczy, siostra Przeorysza ma ten tytuł jakoś wymyślić, żebyśmy mogli to zaakceptować i powoli przyzwyczajać mieszkańców do tego, że takie coś będzie. To w zasadzie wszystko. Na Wenecji. Do pracy zarządzającego powiedzieć? Tak, do pracy zarządzającego. Chciałem się zapytać o ten, o to, co pan mówił o tych zmianach w ordynacji wyborczej. Znaczy, gdzie to jest? Znaczy, w formie papierowej? Znaczy, elektronicznej. Tak, tak. Nie ma elektronicznej. Wszystkim wysłało się maile. Wszystkim wysłało maile. Maile. Jeżeli ktoś chce, nie wczoraj, to może sobie wziąć. Dziękuję. To jest to. Albo na wieku. Za wszystko. Dziękuję. Teraz proszę Państwa, bardzo proszę naprawdę uważnie przeczytać do orientację wyborczą, no bo to dotyczy później funkcjonowania, czy to będzie 10 czy 12 lat. To jest jeszcze nieuchwalone i oni prosto opinię. Jest to propozycja zalecona przez prezydenta, również do konsultacji wszystkich obywateli na ten temat. Dlatego też musieliśmy zamieścić to na WIP-ie, musimy to zamieścić i wywiesić w Radzie. No nie można wszystkich kart, bo tu jest dużo. Ale na papierze ogłoszeń. Tak, ale żeby ludzie się orientowali, którzy są zainteresowani z wyborami w jednostkach pomocniczych, żeby mieli jakąś wiedzę, jak to ma wyglądać w przyszłości. Proszę bardzo. Czasu na ustosunkowanie się do tego przedsięwzięcia czy projektu, bez względu na to, czy to jest projekt czy administracyjny, czy politycznym, jest rzeczywiście bardzo mało. Natomiast wstępnie chciałbym zapytać, jakie jest zdanie pana przewodniczącego czy zarządu na temat tych propozycji zmian? Propozycji zmian w ordynacji wyborczej? No, negatywne oczywiście. Negatywne w tym przypadku, dlatego że wypracowana demokracja na tym poziomie tak słynął z tego, że był wzorem dla innych miast funkcjonowanie właśnie jednostek pomocniczych. I mogę jeszcze? Tak, ale mieliśmy w parę miejsca kraju, już to oparte był przez samorząd francuski utworzenie tych dzielnic. I jak ilości radnych, które zmniejszono, bo na tym około 32 radnych, na temu się to jest 21. Natomiast te propozycje są, które powtórzę, powtarzałem to w poprzedniej kadencji na forum przewodniczących, nie wzięło się to. Moim jest celem
zniwelowanie takich pewnych feudalnych elementów, które są w tym wszystkim, czyli mianowicie nie może być przepaści między dietą przewodniczącego a dietą radnego. Taka jestem, jak jest na obecny. I zarzucono mi, że chcę większych środków. Ja powiedziałem, absolutnie nie chcę większych środków. Uważam, że w tych środkach, które są w tej chwili do dyspozycji, należy poprzesuwać to w ten sposób, żeby te rozbieżności w jakiś sposób znikły. No to tam się spotkałem z wieloma przeciwnościami, no to nie wyszło to, więc w tej chwili bym chciał zaakceptować to inaczej. I mam nadzieję, że może ktoś podłapie ten temat z innych, którzy decydują o tym. Poza tym uważam, że na tylu mieszkańców, to mieszkańców jest 40 tysięcy, już jest pełna, bo 39 650 osób mieszka na terenie dzielnicy i 21-osobowa rada nie jest żadnym po prostu jakimś tragedią finansową czy decyzyjną, tylko jest czymś dobrym, bo na przykład Sojniki mają 5 tysięcy osób, mają wójta, mają burmistrza, mają przewodniczącego rady i mają radę na 5 tysięcy, więc u nas na 40 tysięcy to jest bardzo ładne miasteczko. I tutaj uważam, że nie można dopuścić do zmniejszenia, bo zmniejszenie ilości radnych to jest, wydaje mi się, zamach na demokrację. Bo nie może kilka osób decydować, i tych osób jest więcej, bo niektórzy są bardzo ważne, ale na tym etapie uważam, że to jest jakieś przyzwoite. W jedną stronę i w drugą stronę. Jeśli chcą, że jeśli Rada Miasta chce po prostu tam diabeł gdzieś pić w szczegółach, przejąć wymienienie ubikacji wypadających ze szkoły czy dziurę w chodniku, to pewnie mi się dziwię. Już takie nieraz były zakusy przed tym bałcią, że mówiłem o zmniejszeniu ilości 9, 7, 5, 9, już zawsze słyszałem na ten temat. Skomentowałem w prasie, że to są raczej populistyczne, a nie ani samorządowe, ani demokratyczne, ani nie podyktowane żadnym rachunkiem ekonomicznym działania. Więc ja stoję na stanowisku, że należy bronić tego, co jest dzisiaj i naprawdę nie pozwolić się po prostu, tym bardziej, że niektóre, to jest bardzo bolesne, że niektóre tam słowa padają od ludzi, którzy wyszli z dzielnic. To jest, jak już nie jest w tej dzielnicy, to można sobie zrobić, co się chce. Nie, my załatwiamy tutaj sprawy naprawdę przyziemne, pracujemy jak krasnoludki i dotyczy to minimalnych spraw, ale jak widziałem, ja bym się w szczegółach. Nie wiem, czy jeśli dojdzie do tego, to rzucę rękawicę i poproszę panią trochę Mirecką, mogę wystąpić w takim programie z niejednym panem i powiedzieć, co ja na ten temat myślę i na temat różnych współpracy i innych rzeczy, dlatego że to w tej chwili to jest naprawdę poniżające prace radnych, szczególnie pewne wypowiedzi, które się pojawiają w ramach prasy czy eteru. Jest to niesprawiedliwa ocena pracy radnych dzielnicowych i ja też będę tego bronił na pewno. Proszę bardzo. Krótkie pytanie. Czy pan albo zarząd, czy planujecie państwo przygotować jakieś zbiorcze pisemne ustosunkowanie, czy też tylko... Nie, dlatego prosiłem, żebyście państwo najpóźniej do 30 jakieś swoje uwagi i przeczytanie tej ordynacji przynieśli. Opracujemy to wszystko razem i na tym spotkaniu 31 raz, że wyartykułujemy to, tylko że zostawimy. To są nasze propozycje. Pani Wyszyńska, proszę. Chciałam zapytać, kto jest autorem tego nowego projektu? Ma to znany razem. Autorem to jest, no nie jest podpisany, to jest projekt. No, ale to jest bardzo dziwne, bo to powinien być. Ja chciałem o tym mówić. No to był taki radny. No bardzo dziwne jest to. A czy możemy się dowiedzieć, kto jest? Słyszałem o różnych nazwiskach, nie mam to potwierdzone i to dziwi mnie to, że to... A możemy się dowiedzieć, kto jest? Jeżeli będzie projekt uchwały dla Rady Miasta, będzie projektodawcą. Wie kto...
zasłyszenia. Ja nie mogę tego powtórzyć, kto macia w tym walce. No, to jest, tak powiedziałem, że jest to dla mnie. Nie, no bo to są bardzo poważne sprawy, więc dobrze by było, żeby jeżeli ktoś przygotowuje taki projekt, to po prostu poczynia to, żeby wiadomo, kto to zmienia to istniejące prawo, prawda? Jeszcze... To jest dobry kryzys, to się zawsze może się czy możemy wystosować taki piszmy, że chcemy wiedzieć, które jest pan przewodniczący słyszy prawdę? Czy możemy wystosować pismo, żeby się dowiedzieć, kto jest autorem? Ja to ja bym bardzo prosiła, żeby w razie wyszło pismo, kto jest autorem zmian tej nowej propozycji. Ale ja myślę, że to jest to, jest to, co jest Pani Wyszyńska miesiąc temu prosiła, żeby zapytać w sprawie tej tak zwanej maszrutyzacji. Kto jest autorem tej maszrutyzacji? Czy dostaliśmy odpowiedź, kto był autorem tego wspólnego projektu, czy nie? Tak, o tramwajach i autobusach. No bo Pani Wyszyńska prosiła, żeby pan się zobowiązał, że pan takie pismo wyśle i w związku z tym pytam się... To pana Saponia się zarządu drugiej komunikacji. Pan Sapon jest odpowiedzialny za tą zmianę. To jest wicedyrektor. Za to naprawdę wicedyrektorem. Mi się wydaje, że powinniśmy być dalecy od takiego pokazywania, jak pan doktor chciał pokazać taką osobę, ponieważ nie wiem, czy pan śledzi prasę, panie radny, w prasie jest dużo artykułów na temat zmian, jakie czekają NPK i nas jako mieszkańców w najbliższym okresie, bo ja śledzę prasę. W tej chwili mają być zmiany, nastąpiły zmiany już, czy nastąpią teraz zmiany na linii 13, bo mieszkańcy mieli słuszne protesty, że linia 13 planowa wyjeżdża po 19, wyjeżdża z Bronowic po 19, a powinna wyjeżdżać w święta i świat i niedzielę, że powinna wyjeżdżać o wiele później. I już wiemy, że to zostało uwzględnione. I to rozprawy jazdy teraz ma być prowadzone znowu jeżdżenie 13. Właśnie w godzinach, jak mieszka się sobie życzą. Mają już jakieś zmiany, to co słyszę z pracy w marcu, po rozmowach z panem Zaponiem, panie tym rzecznikiem. Panie przewodniczący, nie jesteśmy w punkcie maszynizacji. Ja się interesowałem, bo już dobrze prowadziłem rozmowy z panem Saponiem osobiście. Moi radni interesują się tym bardzo i jednocześnie sprawę naszej uchwały dotyczącej, bo to jest mój obwód. Ale nie tylko w tej sprawie, no więc słyszałem, że to będzie badane w czerwcu. Dalsza część jak gdyby zmiana, ale że jakieś zmiany mają nastąpić teraz bardzo. To są prasa, o tym piszę. Dziękuję.